Dobra, i na razie tak, czyli Bernard jest teraz zaplątany, tych dwóch żołnierzy. Tak, nadal są zaplątani. Czy oni widzieli, co się ze mną stało, czy ja po prostu zniknęłam w krzakach na dole? Zniknęłeś w krzakach na dole. O, fuh. Cholera, nie widzę. Znaczy, zaczyna cholera napierać w pająki. To trochę panikując, po prostu skupia się, stwierdza, że muszę wyciągnąć sojuszników z crowd control, więc tapując się do Garudy, moje oczy robią się bardziej zielone i próbuję gwałtownymi porywami wiatru. I to w stylu, że po prostu tak manipuluje powietrzem, że robi w niektórych momentach tak zwany Razor Wind. Próbuję po prostu porościnać gałęzie, pajęczyny, po prostu, żeby uwolnić sojuszników, po prostu zrobić im klęza, wyciągnąć ich z crowd control. Aha. Na pewno overcome. Będę korzystał z boosta, którego mam za poprzedni rzut. Myślę, że forceful. A nie bardziej create advantage dla nas? Jeśli on przeszkadza, tak jakby. Znaczy, create advantage oznaczałoby, że oni i tak czy siak musieliby rzucić na próbę wydostania się, a ja chcę po prostu ich uwolnić. A, czekaj, myślałam, że ty pająko przeszkadzasz, to sorry. Nie, on. Zastanawiałam się nad tym, ale musimy tutaj zmniejszyć liczbę osób, które wymagają pomocy. Więc Cicho! niech ich wyciągną. Niech się ci ludzie NPC wyciągną, niech stąd spierdalają. Dobra. To rzucę na. Okej, okay, czyli 9. Okej. To by było przeciwko poziomowi trudności, chociaż. Nie, no dobra, mogą spróbować rzucić, ale raczej im. Nie, dobra, nie przerzucą tak czy siak dziewiątki. Więc nawet jeżeli by próbowały wyteleportować swoje sieci tobie z drogi, to i tak nie dadzą rady. Więc okej, okay, udaje ci sojuszników uwolnić. Po prostu jest nagle dom latających sztyletów, tylko że sztylety są niewidzialne. Po prostu jest skondensowane Tak, powietrze. mogą też mieć trochę kształt piór. No. Because Garuda. Because Garuda. Okej. Uciekajcie! Jak ci się do tych NPC-ów, tych uwięzionych żołnierzy, to żeby spierdalali stąd. Dobra, Tiera. Twoja tura. Czyli tak, sztyletą, ten tutaj sztyletami, tam ci derpią, tak? Znaczy tak, wszyscy w tym momencie, którzy byli zaplątani w sieci, są w tej chwili uwolnieni. Ron jest przyklejony do drzewa kilkadziesiąt metrów poniżej i się powoli wycina, podczas gdy Bernard, kogo ja tu jeszcze miałem, Bernard, Irka i... Luka jeszcze jest z nami. Co? Luka jeszcze gdzieś tu się Chris, pląta. tak. Bezużytecznym. Bernard, Irka i Faja są w tym momencie uwolnieni z sieci. Luka pisnął jak mała dziewczynka i wystrzelił gdzieś w ciemność swojego bełta, a teraz walczy z kuszą, żeby przeładować. Dobra, to biorę jakoś najbliższego pająka i próbuję. Dobra, skoro mi się to udało, to tym razem może trochę celniej, czyli próbuję, zamykam oczy, staram się skupić, wyciągnąć, prawda, część energii tego dymu i tak dalej w ręce, robię taką jakby rozżarzoną dymokulkę i próbuję to piu wystrzelić w stronę tego, jednego z pająków. Czyli idąc tropem Blicza, tym razem korzysta z bali. Techniki holo. Chcesz, żeby to był jaki rzut? Na pewno na atak, ale forceful czy clever? Forceful to jest bardziej znowu flashy? A może być i flashy. Jakoś tak mi najbardziej odpowiada. Okej. Piu, 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 piu.
Mały śpi? Dobra. Tak. To całe? Nie, zostawił 50 i zasnął. Okej, no dba. Śpi powykręcany na mnie w bardzo dziwnej pozycji. Tak się ułożył i tak mu najwyraźniej wygodnie. On jest jak kot. Tycznie. Okej. Oj, wej. Dobra, on użyje swojego once per session, żeby wyteleportować się spod ataku. Przeklinam na chaos, czy... Tak, ogólnie rzecz biorąc, żarzący się pocisk przypominający porozżarzony do czerwoności węgiel, do tego ciągnący za sobą taką strugę czarnego dymu. Wydaje się już, że trafił w pająka, ale ten w ostatniej chwili znika, zamiast tego pocisk wybija się w drzewo, gdzie nadal się żarzy. Dobra, kogo mogą atakować pająki? Dobra, ten konkretny, który się właśnie przed tym momentem wyteleportował. Jeden miał boosta na mnie, to może mnie gonić. Tak, jeśli... wiem, właśnie mam zamiar, żeby cię gonił. Ale najpierw ten, który się wyteleportował od Thiery, to natychmiast pojawia się za waszym czokobosem i próbuje zesnikować Flaviusa. Prawdopodobnie po prostu dziabnąć, bo już w tej chwili nie będą się bawiły w łapanie w sieci, dopóki przeciwnicy są mobilni i groźni. Dobra, to bym się obronił, przynajmniej próbował obronić tym, że ewentualnie, no może nie widziałem jak się teleportuje, ale może poczułem dzięki Garuzie podmuch. Mm-hmm. Tak, ogólnie rzecz biorąc jest taka zmiana ciśnienia w momencie, gdy robi pop into existence. I po prostu jakby macham ręką i próbuję tym przywołać po prostu falę powietrza, która go... Straci, odepchnie. Spoko. I ponieważ poprzednim overcomem wygenerowałem boosta, no bo to był sukces ze stylem, no to no muszę go wykorzystać do obrony tutaj. Okej, czyli przeciwko temu się bronię. Tak. Nie wiem, czy to jest quick. Tak. Dobra. To z boostem to na 4 do 3. Aha. No, przyjmę jedną kratkę stresu. Okej. Okay. No to łapie cię... jego żuwaczki bardziej łapią za twoje ubranie, rozcinając je i lekko zadrapując plecy, ale nie zostawiając poważnej rany. O ty franco, cholerna! Drugi próbuje zaatakować czokobosa, na którym lecicie. Thiera będziesz mogła rzucić, żeby go bronić. W jaki sposób to robisz? Jeszcze raz możesz powiedzieć, przypomnieć jeszcze raz, jak to wygląda, to będzie łatwiej. No, pająk po prostu teleportuje się gdzieś pod was, żeby ugryźć czokobosa, na którym lecicie. Pod nas? Tak. Nie mogę spróbować jakąś kulkę cieni dookoła nas wszystkich? W sensie, żeby się, tak rozbił o kulkę cieni od dołu? Bardziej może cienistą tarczę? Tak. No okay. Chodzi, tylko... okay. Ej, czy ty masz wielki miecz, a jeszcze go nie używałeś do tej pory jako miecza? No... Ty jeszcze, większość pająków chyba dość daleko.
Tak dawno nie walczyłaś, że zapomniałaś, jak się używa tego miecza, nie? Nie, po prostu są poza zasięgiem. Technicznie rzecz biorąc, one klikują w wasz zasięg. No tak, ale są na krótko, nie, jakoś też no się wydaje, jak na tym ma się sensowniej. No, wbrew pozorom to ma sens. Po co ganiać się za pająkami, które się jej będą wyteleportowywały, jak można strzelać dystansowymi atakami, nie? Ale to nie brzmi jak wiera. Szybko, ale... Okej. Dobra, ten rzuca z bonusem, bo atakuje szybko. No dobra, to jest szósteczka do przebicia. Twoją cienistą obroną. Tiera? Tak, a czym rzucać? Na... Quick? Quick, okej. Okay. Okej, okay, to za mało. To nie, jeszcze nie mogę użyć tego na forceful. Ojej. Nie wiem, fate point? No właśnie, fate point. Żeby chociażby równać? No, jestem na nie zła. Nie wiem, rozumiem, że raczej nam nie powiesz, czy dwa obrażenia wystarczą, żeby nam zabić Chocobosa? No raczej to będą konsekwencje w jakiś sposób w tierę, typu, że Chocobos się... Tak, że Chocobos się zatrzęsie i ją zrzuci, albo coś w tych gustach. A, dobra. Tak, to myślałem, żeby dostała w drugą kratkę obrażeń, co by nie było aż tak... Czy Flavius jest zarazem ze mną, czy... Tak. No to mogę taką obronienie Flaviusa dać. Tak, jasne. Podciągnąć pod tego fate pointa. Tak, pod aspekt obronienia Flaviusa jak najbardziej możesz to. Czyli okej, okay, to jest 6 do 6, czyli będzie miał boosta, ale nie zadaje wam obrażeń. Czekaj, aspektu? A nie miałeś... A nie, bo się stąd nie łapie. Never mind. Mhm. Dobra. Trzeci atakuje wianę, to znaczy jak powoli zaczynasz odzyskiwać równowagę, udaje ci się złapać tą linę i zacząć powoli podciągać, to nagle widzisz obok siebie na chwilę pojawiający się biały kształt, najpierw z lewej strony, potem z prawej strony, a potem nagle przed tobą pojawia się z otwartymi żuwaczkami prosto na twoją twarz. A skarby sobie jeden. Ja tak wdrapuję się do tego fafika, przeklinam i w ogóle jestem bardzo wkurwiona. Znaczy, tak widzę, nie, że... on cię w tym momencie atakuje, więc musisz się jakoś obronić przed tym najpierw. Ja wiem, ale zanim się pojawił, to ja się, wiesz... Nie zdążyłaś wdrapać. Się wdrapać. Właśnie jak jesteś więcej w połowie drogi, wisząc jeszcze na linie, to nagle się pojawia dosłownie na twojej twarzy. Czekaj, to chyba najmniejsze będzie, że ja... No to jest jego atak. Dobra. Ja sobie zrobię defense z Quicka, ale zrobię to w ten sposób, że po prostu szybko odpinam linę, bo wyobrażam sobie, że mam taki bloczek, jak mają ci do spinania się na górę, nie? No, tak. Naciskam i wypinam. I bardzo robię to takie turbo szybkie ziom do góry. Robię dookoła siebie bąbel, żeby nie przypierdolić w gałązki, żeby mi nie podrapały. No, w każdym razie rozdzielam się od Fafika. Ja chcę uniknąć tego wystrzeliwując w górę. Czyli znowu Squeaka z moim stuntem. Co? Naprawdę? Plus 6? Widzicie to? Widzicie te czwórki? Kurde, mam dużo fate pointów, ale z drugiej strony ostatnio słucham naszej sesji EWH i tak fajnie jednak wpierdala cię w kłopoty. O! Ale to co? To on mi zadaje jednego stresa, tak? Tak. Kurde, wiana w sumie jeszcze chyba nigdy nie była ranna. Poza tym jak Plakus zajebał z tego, ale... Dobra, to ja sobie ja biorę to na klatę. Okej. Okay. Znaczy rozumiem, że wyszczeliwuję, ale... Czy tam odpinam się? Znaczy tak, odpinasz się unikając jego ciosu, przywalasz boleśnie barkiem o jakąś gałąź, zanim udaje ci się stworzyć wokół siebie ten bąbel powietrza i wystrzeliwujesz w górę na tornadku, który tworzysz wokół siebie. Żeby to wyglądać jak sto nieszczęść, jak wyjdę z tego lasu. Tak, z jakimiś liśćmi we włosach. Tak. Ta sukienka poszarpana. Tak. Okej, ale teraz jest twoja akcja, bo pająk był tak pewien, że cię trafi, że hapsnął
miejsce, gdzie było, przecinając linę, ale jednocześnie trzymając jej, więc przez moment jest ciągnięty za Fafika, jakby stracił orientację i... cóż. Zostawiać przez moment okazję. Dobra, ja oczywiście skorzystam z tej okazji. Mhm. Kurde, chociaż nie jestem do atakowania, jestem chujowa w atakowaniu, nie lubię atakować. A jakby strzeliwuję na górę, to jak wygląda sytuacja? Co? Znaczy jesteś trochę poza samym polem bitwy, bo się jednak trochę odciągnęło na bok. Bardziej a, słyszysz jeszcze... walkę w innym w reszcie ten, a tu jesteś jeden na jeden z tym jednym. Dobra, chujku. Dobra. To... No niech będzie, że go zaatakuję, ale też będę się chciała odwinąć z Quicka na zasadzie, że jak wystrzeliłam w górę i widzę dokładnie tą sekundę, kiedy on się zawahał, widząc w sensie... idealnie wystrzeliwując w górę, potem jak już obrywałam, odwracam się szybko i chcę mu pierdolnąć z... Ha... Z... A nie, bo oni się teleportują, to bez sensu. Bo jakbym go powietrzem odepchnęła do tyłu, to na ile jestem w stanie, że on się tak... Dobra, znając matematykę i zasadę zachowania, nie wiem, czegoś tam, prędkości, jest coś takiego? Mm-hmm. Że jeśli on by spierdalał bardzo szybko i się teleportuje, to wciąż będzie spierdalał bardzo szybko, nie? Spinny okay. Things come in, spinny things go out. Tak. Właśnie, więc... To brzmi, tak. Jak, to brzmi jak clever. Clever? Tak. Może być clever. Znaczy, bo chciałam po prostu się szybko odwinąć tym powietrzem. Tak, ale to jest bardzo sprytne na dwa sposoby różne. Okej, okay, dobra. Boże. Ale on się musi bronić z Forceful, który akurat też ma słabe. Zjadam wam minusiki, możecie się cieszyć wszyscy. Ale wystarczyło. A ty zjadasz plusiki. O. Znaczy, taki atak jest bardzo sprytny, ponieważ on nie może wykorzystać swojego once per session, żeby go uniknąć. Mhm. I to ja sobie podbijam. Zużywam innego fate pointa i podbijam. Zrobię wszystko, by chronić tych, które, na których mi zależy. Okej. Okay. I mam 5, 4. 4 do 3 to jest dopiero jeden stres. To jest za mało, żeby go zabić. No ale coś mu robię, nie? No ale coś mu robisz, tak. Ogólnie rzecz biorąc, rzeczywiście powiew powietrza w niego uderza. W tym momencie się wyteleportowuje, ale pęd, który miał nadany przez twoje uderzenie, w momencie, gdy się pojawia, to pcha go dalej w tył i przygważdża do pnia drzewa. Ha, wiedziałam, że zadziała. Ja w każdym razie lecę w stronę pola bitwy, bo ja nie jestem od atakowania. Mhm. Widzisz sylwetkę Fafika, który zawraca między drzewami. Odkąd posłuchałaś kilku rad Daikiego, to wydaje się dużo bardziej wierny i chętny trzymania się w pobliżu ciebie. O! Właśnie miałam nadzieję, że poleci za mną. Tak, więc w pewnym momencie widzisz, jak zrównuje się z tobą lotem, widzisz jego pysk obok swojej twarzy. A, chwila, jeszcze jeden pająk przed Bernim. Powinien... dobra, nie, nieważne. Zapomniałem o jednym pająku, jak była ich tura, więc moja wina. Dobra, Bernard. Dobra, to on jak jest uwolniony, to nie będzie się pierdolił i wzbija się nad swoje siodło na kolumnie powietrza. Widzicie, jak wokół jego włóczki zbiera się elektryczna energia.
i z prędkością niemal błyskawicy spada na tego pająka, który atakował Flaviusa od tyłu i już nie ma swojego once per session. Dobrze, że ja akurat to zobaczyłeś, bardzo bym chciała to zobaczyć. Znaczy, wiesz co, bardziej słyszysz i widzisz błysk gromu, gdy... Tak. A Flaviusz, słyszysz za swoimi plecami potężny huk i czujesz potężny pęd wiatru, jak Bernard zdejmuje z waszych pleców jednego przeciwnika. Dzięki! Okej, okay, dobra, to zostały trzy. Mhm. Znaczy, w tym momencie dwa, bo jeden pogodził z Zawianą, która jest poza polem bitwy. Dobra, czy ci Irek i Fajka, których uwolniłem, zaczynają spieprzać, czy jeszcze nie było ich tury? Znaczy, na razie pomagają Ronowi się, powiedzmy, wydostać z... Znaczy, już się powoli wspinał po pniu drzewa, więc Irka do niego podlatuje, łapie jego wyciągniętą dłoń i bez problemu wciąga na siodło. Dobra. I wyglądają, jakby chcieli się przegrupować wokół was. Okej. Okay. Coś kojarzymy, że mogą się teleportować. Nagle znikąd się pojawił za mną, ale Garuda i wiatr podpowiada mi, że gdzie się mogą znajdować. Więc przymykam oczy. I ogólnie rzecz biorąc, robię ten trik z Razor Windem. Znaczy, że staram się po prostu tak manipulować powietrzem, żeby w odpowiednim momencie był ostry, żeby przecinał przeciwników. No i tak staram się na tyle dużo ich mieć, że nawet jeżeli z jednego mi się wyteleportuje, to wpadnie mi pod drugi. Coś w stylu. Ja nie, dobra, nie będę nawiązywał, bo wynik Chronik Riddicka. Co zrobił ostatnio pod koniec walki. W każdym razie nie za bardzo ograniczam się z mocą. Tak, wiem, że mogę uszkodzić trochę lasu, ale dlatego między innymi korzystam z wiatru, a nie z ognia. Okej. Okay. Proponuję Forceful. Spoko. Dobra. Fuck this shit, robię reroll, albo... Zaraz pokażę ci jeszcze, co tak, on rzucił. Poczekam na jego rzut. Fuck this shit, robię reroll. No okej. Okay. Powiem ci, że przy sukcesie ze stylem uda ci się stworzyć fuck this shit, odczy, I'm żeby I'm... mu nie pomógł perfect defense. Dobra. Przy zwykłym sukcesie wykorzysta perfect defense, żeby uniknąć ataków. Dobra. Wykorzystam adept przywoływania. Po prostu najbardziej klasyczne. Tapuję się do swojej mocy. No. Okej. Okay. To jest ze stylem, więc tak jak powiedziałem, wystarcza, żeby go poharatać. Okej, okay. Tiera. Słucham? No twój ruch. Jeszcze raz mogę szybko, co się dzieje, bo tak na chwilę. Bernie zdjął jednego pająka, Flaviusz ciężko poharatał drugiego, to znaczy jeszcze dycha, a i być może, znaczy jest jeszcze combat ready, ale jest poważnie ranny. Jeden pająk w tym momencie jest poza polem bitwy, bo goni Wianę, która dopiero wraca na pole bitwy. Mhm. I jeden pająk jest jeszcze nienaruszony w tej chwili, siedzi na sieci i obserwuje, co się dzieje. O, to właśnie plan szczwany. Mhm. Odpalić sobie, Jezu, tego, no. Słowa. Jezu, słowo mi znikło. Stunta? Skrzydła! A, i podlecieć stunta. Do chuja. Już raz zrobiłam. Okej. Okay. Podlecieć i spłacić, ciachać.
Atakujesz tego, który już był ranny, czy tego świeżego? Rannego już. W sensie zaskakuję z czokobosa? Wiesz, tak w locie skrzydła roztegowuję i... I wielkie cięcie. Tak, ciachu, ciachu. Okej, to poproszę forceful. Chwila. Kurwa mać. Te kości. Ja to się zawsze tak kończy, jak pająki są wprowadzane jako przeciw. Kurwa mać. Ej, czy to będzie tak jak z tym bazyliszkiem? Mhm. Tak. Ja mam inne pytanie. Czy teraz o polu powinniśmy żartować, że godzinę później co robicie? Walczymy z pająkami. Maverick, znudziło ci się już te teksty, tak? Tak, próbuję. Nie, dobra, może wiesz, na to powiem w ten sposób. Pomiędzy Bernim a Flaviusem pozostałe trzy pająki stwierdzają, że nie jesteście dobrymi ofiarami. To znaczy, zgrindowanie was prawdopodobnie za dużo by ich kosztowało, ile w ogóle by wygrały tą walkę. W związku z tym widzicie, jak wszystkie, znaczy pozostałe dwa, które widzieliście na polu bitwy, nagle znikają z waszego wzroku. Zostajecie nagle w mroku lasu zupełnie sami. Czy wtedy ja wypadam? Tak, Viana wypada pomiędzy drzew. A on mnie dalej ściga, czy już przestał? Nie, też zniknął. Co, nie mam jakieś mentalne połączenie? Być może. Tak, jak wypadam, to jeszcze chyba nie wiem, że on mnie już nie goni. Tak. Ja tak wypadam i wtedy tak trochę panicznie się oglądam, gdzie on jest. A wszyscy już na chillku, tak? Nie, dalej z niepokojem obserwują, rozglądają się, szukają celów. Wszyscy cali? Jakimś cudem, ale jeszcze kilka minut i byłoby źle. Wyciągam sobie wszystkie listki i gałązki z włosów i sukienki. Aha. Tak. Bernard podlatuje, pyta, Viana, nic ci nie jest? O Boże. Patrzę na Nikę. No wyglądam jak wyglądam, nie? Oczywiście, że nie. Wszystko w porządku. Cieszę się. Przez moment chciałem lecieć ci pomagać, ale stwierdziłem, że sobie sama poradzisz. O, naprawdę wierzę, że sobie sama poradzę. Okej, okay. Tymczasem Vidal i Leaf nadal nie widać zarówno zwiadowców, jak i grupy, która poleciała ich szukać, więc zrobiło się już zupełnie ciemno i troszeczkę zaczynacie się martwić. Daiki coś tam marudzi, że las po zmroku też jest dość niebezpieczny. Powinienem był polecieć z nimi. Okej. Okay. Czy jak powiem, wierzę w Vianę, to będzie za was to gaming. Nie, dlaczego? Wiesz, nie mówiliście sobie to samo z Bernardem, nie? Tak. Ale wiesz, że teraz jeśli spróbujemy za nimi polecieć, to równie dobrze też się zgubimy w lesie i będzie jeszcze gorzej.
Tak, on lekko kiwa głową i mówi, że jak patrzy w górę, to nawet widać część gwiazd. Moglibyśmy zlecieć nieco wyżej, pozostając poza zasięgiem wzroku co bardziej niebezpiecznych istot, potwierdzić naszą pozycję. Jeśli chcesz polecieć ze mną, to nauczę cię, jak to robić. Kiwam głową w ogóle. Myślałem, że już jesteśmy, że już odpowiedni kawałek nieba widzimy na tej polanie. Może się statek na niej mieści i tak dalej, wiesz. No tak. Mimo wszystko drzewa są na tyle wysokie, że robią, widzicie, wiesz, tylko taki... Dobra, robią kopułkę, jasne, dobra. No. To jak najbardziej. Skakuję na Merlina i tak patrzę na jego grubego czekobosa i się pytam, czy... Can you keep up? On tak głaszcze swoją bestię, klepie po karku, po czym mówi, może nie jest najszybszym zwierzęciem, ale zawsze doleci do celu. Dobra. Jeszcze nagle mam taką myśl, że kurde, Leaf jest trochę pobudzona ostatnio i tak dalej. A już statek... Okej, ja lubię, że jest fantazyjny i tak dalej. Ale bez przesady, więc jeszcze wołam Leaf, żeby po zamiku leciała. Okej. Zbiorę ze sobą na Merlina. Polecimy zobaczyć, gdzie jest Viana? Nie, oni nas znajdą. My popatrzymy na gwiazdy. Żeby wiedzieć, gdzie lecieć dalej. O Boże. Maverick, przebijasz anime bullshitem. Siostrze, co robisz? Ale... Zambu. Okej. Tak czy siak, wznosicie się... niemal do linii koron drzew i rozpoznajecie znajomy w sumie widok, którego trochę brakowało wam pod leśną kopułą rozgwieżdżonego nieba. Jasne. Chmury bardzo rzadko powstają tak wysoko, by być ponad sztormem i ponad wyspami. Czasami są na wysokości mniej więcej wysp. No w związku z tym przez większość życia możecie obserwować niebo. Teraz Daiki wskazuje wam konstelacje, czasem inne niż te, których powiedzmy uczyliście się. No, w zasadzie to Vidal się mógł uczyć. No tak, no bo lecimy do Imperium i tak dalej. Lecimy do Imperium i są inne gazozbiory, kurde. To znaczy inaczej nazywają, albo inaczej pogrupowali i tak dalej. Natomiast o ile nie musi ci tłumaczyć podstaw nawigowania za pomocą gwiazd, to opowiada, że w jego krainie astrologia, czyli wiedza o czytaniu z gwiazd więcej niż tylko własnej pozycji, jest bardzo ważną sztuką. I jak? Jak to więcej niż pozycji? W ruchach gwiazd jest zapisana przeszłość i przyszłość. Najróżniejsze możliwości. Prawdopodobnie jakiś astrolog wytłumaczyłby ci to lepiej. Tak klepie się po swojej katanie. Ja nigdy nie miałem zbyt dość cierpliwości, by słuchać o tych magicznych rzeczach. Niemniej z tego, co opowiadali, co zwykle opowiadają na ten temat, każda z gwiazd jest światem takim jak nasz.
Astrologia zajmuje się wyczytywaniem z ruchów tych światów czy tych gwiazd względem siebie na niebie, względem innych ciał jak księżyc. Wyczytywaniem tego, co się wydarzy, albo tego, co się wydarzyło, albo tego, co może się wydarzyć. Ale niektórzy podobno nawet potrafią czerpać energię płynącą z tych ruchów i odrobinkę popychać przeznaczenie w kierunku, który bardziej ich interesuje? Jasno. Tak. Widal, zaczynasz mieć nagle skojarzenia z plotkami, które zawsze słyszałeś o Spajku, że tak, zwykle wie, co się... Znaczy, wydaje się zawsze wiedzieć, co się wydarzy. Tak. I do tego w wszelkich grach karcianych, które bardzo lubi, zawsze ma niespotykane szczęście i nikt nie wie, w jaki sposób poszukuje. Tak, i jeszcze jedna rzecz, która mi się kojarzy, że co jest wyjątkowe w jego zawodzie i na jego pozycji, zawsze stara się mieć w swojej chacie, w swojej kwaterze jakiś balkon. Tak. Który trzyma tylko dla siebie. Tak. Nikomu innemu tam nie pozwala wchodzić, więc to sporo wyjaśnia. Nie każdy może się tego nauczyć? Obawiam się, że trzeba mieć odrobinę naturalnego talentu i bardzo dużo cierpliwości do matematycznych wyliczeń, szkiców, rozrysowywania planów. To już podejrzewam, prędzej Wiana się zainteresuje. Chociaż z drugiej strony ona od razu by chciała coś z tego wyczytać. Leaf się wtrąca. Czy to znaczy, że ci, co mieszkają w tamtych światach, czytają z naszego? Dajki przez chwilę drapie się po głowie. Nigdy o tym nie myślałem, ale być może. Co, Leaf? Machamy? Leaf macha obiema rękoma. Ja też. Ale zaraz tak poważnie i ten ruch gwiazd to jest bardziej ład czy chaos? Dajki przez moment się zastanawia. Nasz świat powstał z mieszanki ładu i chaosu, więc być może wskazuje na gwiazdy tamte też? Ale skoro rządzi nimi jakaś wyraźna matematyka i zasady. Tak, ale z drugiej strony czasami wyniki, które wychodzą, nie mają żadnego sensu? Przynajmniej na tyle, na ile to rozumiem, że czasami przyszłość jest całkowicie nieprzewidywalna? Szczególnie ostatnio zarówno astrologowie mojego lorda, jak i najwyższy astrolog Imperium bardzo narzekali, że zbliżają się do miejsca, którego nie da się odczytać. Ktoś wysyła burzę tych jonów do przyszłości. Ciemna strona spowija wszystko. No zaraz, jak to nie można? On tylko wzrusza ramionami. Mnie nie pytaj. No i mam wrażenie, że sporo się dowiemy, jak dolecimy. Po czym patrzę na kartkę, którą trzymam w ręku i na której tam sobie coś tam wypisywałem, notowałem. I mówię, że w sumie, żeby dalej kontynuować, to pokazuje tam jakiś kierunek. Powinniśmy lecieć w tamtą stronę, dobrze mówię? A on kiwa głową? Hmm.
Podaję sobie jeszcze chwilę, żeby popatrzeć na gwiazdy i żeby nie kusić dłużej losu na spotkanie z drapieżnikami, lecę w dół. Tak, ogólnie rzecz biorąc, słyszysz jakiś dziwny ryk czy okrzyk? To wiana, spadająca z fabryka. Nie, przez moment wydaje ci się, że jest trochę smoczy w brzmieniu. I w momencie, gdy zlatujecie na dół, to przez moment ten owal nad wami przesłania jakiś cień, po czym znika. I mniej więcej w tym samym momencie druga grupa wylatuje z pomiędzy drzew. Zguby się znalazły. Cholerne teleportujące się pająki. Dobra, siadajcie tak, bo kurde, tekstu nie jesteś. Ja sobie to rozplatam warkocza i zaplatam go od nowa. Jest tam ktoś radny? Ten? Ja, możesz mi przynieść herbatki. Ja w sumie dostałem jedną kratkę stresu, co się po walce znika, więc tego mam trochę tak. Poszarpane ubranie. Tak, być może zaczerwienioną skórę tam, gdzie cię przejechał, ale nawet nie za bardzo czujesz ból. A pozostali? Ja też miałem jedną kratkę stresu, ale upokorzenie piecze bardziej niż rany. Najemnicy mówią, odkrzykują, że poobijani, ale wcali. Chociaż było blisko. Jasne. Dobrze słyszeć. No co, no obóz ogarnięty. Ogarniam ich, pomaga mi się ogarnąć po walce i tyle, nie? Ja bym chciała zawołać do nas Melisandrę. Aha. W sumie jak jesteśmy w piątkę, Benio też może przy tym być. No. Takie... Mam pytanie, bo coś mnie gnębi. Jak ona do nas przychodzi? Tak... A w ogóle, czy znaleźliście jakąś drogę? Czy... Nie no, mieliśmy chyba znaleźć tych zjadowców, tak? Drogę ewentualnie też, ale nie widzieliście nic, co by pozwalało na dalszą podróż. No dobra. Jakie drogę znaleźliśmy, czy nie? Nie. Aha. Dalej, wszędzie, gdzie byliście, był gęsty las. Jak wiadomo, zaczynamy już mieć standard, to prawie ma taki... Stara się mieć neutralny szczęko ścisk. A ja mam... Że jakby brała ją na taką spowiedź, tak? Wołam tak. Takim Melisandre, chodź no tutaj porozmawiamy. Tak? Powiedz mi, moja kochana, całe życie badasz przepowiednie i legendy na temat naznaczonych chaosu. Czy mogłabyś mi powiedzieć, czy w każdym pokoleniu naznaczonych chaosu jest ktoś naznaczony, nie wiem, porządkiem? Na imieniu porządku? Ona odpowiada, że nigdy o czymś takim nie słyszała? Wydycham całe powietrze. Ja bym z taką miną nie jesteś przydatna kobietą. A czy coś... Wiesz co? I w tym momencie widzisz, że ona patrzy na ciebie tak przeciągle? Aura. Tak. I tak mówi, z kamienną twarzą. Tak. Ona tak, dopóki nie powiedziałaś o znamieniu porządku, nie wiedziałam, na co patrzę, ale teraz... Ja przepraszam bardzo, od początku widziałaś we mnie coś dziwnego i nawet nie zająknęłaś się? Kręci głową. Nie, aury czasami przyjmują dziwne kształty. Jakbyś zobaczyła to, jak wygląda w twojej widala, zwłaszcza jak stoicie obok. Patrzy na Flaviusa tak trochę shipishly. Rzuć spojrzenie widalowi. Jak wygląda? Jak stoi obok? No. Nie, Melisandra się pytam. Okej. Jesteście połączeni? W jakiś sposób? To była ta najdziwniejsza część. Do tego, tak. Kiedy pierwszy raz was zobaczyłam, oboje byliście w jakiś sposób uszkodzeni? Ale od tego czasu jakoś naprawiliście te rany?
A, myślałam, że widzisz jakiegoś wielkiego czerwonego potwora za naszymi plecami, który opiera rękę na moim ramieniu. Zaraz, co? Nic, nic! Nie, bo to... Dobra, robię facepalma i tak z pomiędzy dłoni opowiadam wam to wszystko, co dzisiaj się wydarzyło. No w sumie dobrze, żebyście wiedzieli. No więc z Flawisem wybraliśmy się na wycieczkę. Tak, ty. Nie wyszło tak, jak miało wyjść. Ja tak co jakiś czas zerkam na Bernarda, bo jestem ciekawa, co on myśli na temat tego, że o, patrzcie, jestem naznaczona przez panią w porządku, naznaczona, czy coś tam. Wiesz co, Bernard ma taką zrezygnowaną minę, z której wyczytujesz, że mniej więcej 3 rewelacje temu, co go, wszystko to przestało go dziwić i w tej chwili jest totalnie zblazowany. Ja to jest takie, o gówno, znowu tu idziemy. Okej, proszę i tyle. No, a w ogóle mówiąc o tym karmazynowym terrorze, tak znacząco patrzę na kapelusz Vidala. Nie wiem, czy to znaczy, że tata miał to samo? Wszystko, co słyszeliśmy, ma dość wyraźny krwisto-czerwony motyw, więc... Tak, ja też tak? Wtedy staram się, może nie tyle naprostować, ale zaznaczyć, że z tego, co Liski opowiadały, to bardziej chodzi o to, że nie sam karmazynowy król daje moc, ja nie tylko, że sam fakt jego istnienia coś zepsuł w świecie i dzięki temu, no, Jana ma... Tak, ja zrozumiałam, że on mnie dotyka i przez to mogę w ogóle... Nie, ja to zrozumiałem, że było powiedziane, że przez to, że karmazynowy król istnieje... Nie no, powiedzmy sobie szczerze, Red Magic to jest taki jebany cheating, że je większego nie ma. No, to czekaj. No to może przez to, że on... jako grać, bo ja... Ale to nie jest do końca tak, że konkretnie... Znaczy nie mam go tak jak Diablosa miała Melisandre, nie? Nie, nie. No to właśnie do tego piłem, że to nie jest przylepione... No bo ja nie jestem przywoływaczem. Tylko, że on jest po prostu... Karmazony Król to jest po prostu glitch... Terror, albo horror. Karmazynowy, tak, terror. Jestem się znowu za bardzo mroczna wieża kojarzy. Dobra, ale to my możemy nawet ten charakter dyskutować. Dobra, Flavius, to jak ty to pamiętasz? Liski mówiły, że jest ten terror i one się boją w ogóle... Tak, ale że i przez to, niego... i przez to, że istnieje, jest coś... Trochę jak to, że ta dusza się nie mogła zreinkarnować, że doszło do jakiegoś błędu, nazwijmy to, ale sam fakt, że terror istnieje, robi błąd w świecie, który sprawia, że... Na przykład ty możesz korzystać. Dobra, z tego dobra, wszystkiego. Powiedz to. One powiedziały, że ja jestem błędem. Nie. Nazwałem jej niepoprawnością. Nieregularnością. Nieregularnością, no. No ale to nie jest od razu błąd. W oczach kościoła ja jestem nieregularnością. Z pewnej perspektywy, dla nich z znamia chaosu jest nieregularnością. Nie przywiązywałbym tego aż tak. Wagi. Jesteś... I nie kłamią, a Kościół kłamie. Jak ja już wierzę tym Lisku. Przede wszystkim jesteś wiarą lasoberbia, a nie w jakąś nieregularnością. Tak. I to mówi pojedynczą łezkę. Nie, nie. I to mówi, tak, że tak powiem, silnie. Nie jąka się, tylko ewidentnie z taką determinacją. Mi się nadal oczy błyszczą, jak słyszę ciągle połączenie tych dwóch słów. Bernard jeszcze coś tam dodaje trochę pod nosem, że już niedawno ci powiedziałem, że jesteś wyjątkowa. Nowe informacje o tej wyjątkowości nic nie zmieniają. Nieregularne to znaczy wyjątkowa. Dobra, czy możemy powiedzieć, że... Ej, czy możemy powiedzieć, że w tym momencie ja coś piłem z bukłaka, bo mimo wszystko... Jak usłyszałem ten tekst, to było takie... I robisz fontannę na Flaviusa, który będzie wyglądał jak mokry pies. Tak, to jest running joke. O Boże, rzucam w ciebie jakąś gałązką. Wyciągniętą z włosów. Ja już dawno je sobie wyciągnęłam. No bo poza tą jedną, której wcześniej nie zauważyłaś.
Tak, dobra, akurat nie znalazłam tę gąskę. I daję jeszcze prędkość powietrza. Robię unik i trafia w Fabiusa. Nie, tak boink w pierścieri. Boże, o, to jest lepsze. Okej. No się powoli będzie to rozwijało, to tylko Melisand, że wspominam, że te nasze działania, żeby pomóc Isanie, cóż, dzisiejszy dzień już był długi, ale możliwe, że w przyszłości będę musiał z tym podyskutować, czy będziesz nam w stanie w tej kwestii, będziemy musieli się w sumie zastanowić, czy będziesz nam w stanie tej kwestii pomóc. Okej. Ale to potem. No dobra. Ej, czy ta scenka się kończy tak, że my się kłócimy z Vidalem, a Bernard stoi tak pomiędzy nami z taką zblazowaną miną? Tak. Znaczy, to byłoby niezła scenka na rozwiązanie tej sesji, chyba że Paul jeszcze chce... tak, mam jeszcze, mam jeszcze. Okej, okay, chwileczkę, muszę w odpowiedni mind... Musisz się usadowić odpowiednio w siedzeniu, jak karkadzenia tak, kobiet. Dokładnie. Jak to było? Czekaj, czy ty przed sesją specjalnie statowałaś te pająki po raz kolejny, czy... Co? Wtedy je wgraliśmy w Sunwardzie. Razem di. Nie, no... A, bo były one w Sunwardzie, okej. Okay. No, musiałem je przestatować na... Fejta. Ojej. Okej. Co się dzieje? Dobra, Vidal. No. Przez długi czas trzymasz wartę. Po jakimś czasie gdzieś powiedzmy godzinę przed świtem Bernard wchodzi na pokład. Robi taką lekko... znaczy przez chwilę nie wie co powiedzieć, w końcu mówi kapitanie, powinieneś też odpocząć. Ja mogę trzymać następną wartę. Czy on po raz pierwszy się do mnie tak zwrócił od tak. tygodnia, półtorej? Tak. No przecież nie powie bracie. Jeszcze? Jeszcze. Top quality comedy. Comedy gold. I don't know, mate, bro. Tak. Czekaj, czy tobie bardziej ci chodzi o scenę między nami dwojgiem, czy o sen? Nie, bardziej o sen. Aha, dobra. Chyba, że chcesz jakąś myśleć scenę. Nie, to tylko chwilkę, że... No przytel się, to nie jest taki fajny, wiem, czy też. Nie, że wstaję, mijam go, mówiąc dzięki, się zatrzymuję i... masz jeszcze trochę pojęczyny we włosach. Wyciągasz mu pajęczynę z włosów? Nie, on przeciąga palcami kilka razy, próbując znaleźć cokolwiek tam było. W końcu rzeczywiście wyciąga jakiś kawałek. Najlepsze, że ja tam żadnej nie widziałem. Okej. No dobra, tak czy siak. Zmęczenie całego dnia i długiego czuwania wieczorem? Obserwując fragment gwiazd, który widziałeś, sprawia, że dość szybko zasypiasz. We śnie lecisz na Merlinie. Z silnym postanowieniem powrotu do domu. Żeby jakoś przeprosić Vianę za to, że zniknąłeś. Być może dogadać się z ojcem i matką. Ale kiedy dolatujesz na wyspę, lądujesz w znanym ci niewielkim porcie. Wieśniacy, którzy widzą cię i rozpoznają, natychmiast są, wyglądają na poruszonych. Coś szepczą między sobą. A w końcu grupa, powiedzmy, reprezentantów starszyzny wioski podchodzi do ciebie. Paniczu Lasoberbia, cieszymy się, że wróciłeś, ale mamy straszne wieści.
Jak to? Wieczór temu, znaczy powiedzmy dwie noce temu, straszliwa bestia chaosu zaatakowała wyspę, ale może lepiej zobacz to sam. Scena, jak to we śnie, przeskakuje w nowe miejsce, tam gdzie stał twój dwór, jak i domy służby rodu Flaviusa. Jest tylko krater. Wiśniacy opowiadają ci niestworzone rzeczy o deszczu padającym w dół, o sztormie szalejącym wokół wyspy, o tym, że nie wiedzą, co się stało z mieszkańcami dworu, jak i ten, a do tego, no tak, z mieszkańcami dworu nie wiedzą, co się stało, do tego w całym tym szaleństwie dwójka dzieci, Tiera i Liv, też zniknęły. Mhm. Być może były w tym czasie na dworze, ale z drugiej strony tej samej nocy kilka zwierząt z portu zniknęło. Co robisz? Ogólnie to na ten widok i to, co oni mówili, to ja tak po prostu siedziałem, tak opadłem na ziemię. Wśród tych popiołów i tak tylko trochę tępym wzrokiem to coś jak na awatarze Wiany patrzyłem, po czym podnoszę się i nie wiem, czy da się, czy w ogóle oni coś uprzątnęli ten dwór, czy coś, czy nie, na razie jeszcze cokolwiek... nie mieli czasu, ponieważ zniszczenia były też w samej wiosce, więc nie ruszali tego. Nie, wiesz co, podchodzę do tego i zaczynam odgarniać kamienie. Mhm. Jeden po drugim, chcąc do czegokolwiek dojść. Tak naprawdę nie możesz znaleźć niczego, ale masz przebłysk, że... jeżeli ktokolwiek wie więcej o tym, co tu się... Znaczy, być może ktoś wie więcej, co tu się stało, być może ktoś coś jeszcze widział. No, nie ma, bo poleciało, tak? Tak, znaczy masz pomysł, że bractwo powinno zainteresować się takimi rzeczami i zbierać informacje, a akurat całkiem niedaleko jest Shale, gdzie jest dość ważny oficer Kieł. Jasne. Czy możemy powiedzieć, że... że gdzieś obok dworu czy coś takiego był jeszcze jakiś tam dodatkowy budynek, do którego ojciec nie pozwala mi wchodzić, czy coś w tym stylu, czy... No, nie robimy, że znajduje tą jaskinię Batmana. Ale to chyba całe wzgórze jebło, więc jeśli trzymamy się kanonu, to wszystkie budynki ze wzgórza jebło. Wiesz co, może być, że podejrzewasz, że były jakieś tunele pozwalające uciec z wyspy. Albo coś, albo jakiś safe house pod, głęboko pod. To próbuję to znaleźć. Udaje mi się w tym śnie. Okay. Czy... Tak. Odrzucasz kolejny kamień i widzisz osmalony, ale z grubsza cały włas? No. Okej. Okay. Schodzisz w dół. W słabym świetle padającym na schody widzisz, że siła uderzenia częściowo je zarwała. Powoli schodząc już na linię docierasz do dna i widzisz dwa ciała, Wiany i Liv, przygniecione kamieniami. Kurwa.
padam, no przed. Mi próbuję to odgarnąć. Nie no, to tylko leżą, to jeszcze. Wiesz co, sen zmienia się w pojedyncze sceny. Jak ich odgarniasz? Sprawdzasz, czy żyją. Widzisz poskręcane kończyny, zgniecione. Tak naprawdę Liv brakuje części głowy. Potem widzisz pogrzeb urządzony już na samej wyspie. Widzisz wieśniaków błagających, żebyś... Znaczy jesteś teraz lordem tej wyspy, ale błagają cię, że być może, skoro nie znalazłeś tam ciał Flaviusa i Thierry, to być może chociaż oni żyją? I czy mógłbyś ich jakoś znaleźć? Biorę głęboki wdech i poprawiam kapelusz i kiwam powoli głową. Tak, widzisz zrozpaczonych rodziców Thierry, którzy szczególnie błagają cię, że nie, być może została porwana przez jakiegoś potwora albo coś. Ona zawsze lubiła rzucać się na niebezpieczeństwa głową do przodu. Więc chcą po prostu wiedzieć, co się z nią stało? Kiwam głową. Spokojnie. Okej. Po czym zmierzam w kierunku Gryfa i... Okej, okay, następna scena. Jesteś w gabinecie Kła. Mhm. Mówi ci, że rzeczywiście tak, dwoje takich dzieciaków wyglądali na zdesperowanych. Niedawno pojawiło się w porcie, ale niemal z miejsca zostali aresztowani przez jakichś agentów kościelnych. I w tej chwili prawdopodobnie są trzymani w lochach zamku, bo to jedyne, znaczy najbezpieczniejsze więzienie na wyspie. Mhm. Ale w sumie i tak potrzebujemy dostać się na zamek, a słyszeliśmy, że masz wyjątkowe umiejętności, jeżeli chodzi o infiltrację takich miejsc. Mhm. Zgadzam się. Dobra. Następna scena. Przekradasz się korytarzami pałacowymi. Mhm. Starając się odnaleźć więzienie. Słyszysz, że gdzieś poza zamkiem jest... Niedosyt bitwy. Jest rozpierducha ogólna. Mhm. Słyszysz grające też rogi wojenne. A wreszcie nagle słyszysz okrzyk przerażenia, a potem... charakterystyczne dźwięk łamanych kości. Jakby wiele naraz się łamało. Biegnę tam. Okej. Przez moment widzisz jakąś dziwną, zgarbioną bestię, która nie widzicie, ponieważ jest zajęta pożywianiem się ciałem królowej. Kurwa. Biegniesz panicznie przez cały czas powtarzające się korytarze, szukając... Gdzie są te cele? Gdzie są te cele? Dokładnie. Wszystkie korytarze wyglądają tak samo. Jak to we śnie, po prostu biegniesz i nie możesz nigdy dobiec. Wreszcie słyszysz jakiś potężny wybuch. Stoisz przed celą. Widzisz martwe ciało Thierry. A jakby do końca broniła czegoś. Jest podrapane, połamane. Uh-huh. Po przeciwległej stronie leży kupa dymiącego mięsa. Na dodatek w suficie jest taka idealnie okrągła dziura, która jest aż na powierzchnię. Uh-huh. Osmalona na brzegach.
Okej, okay, czy to. Czy ta kupa mięsa jest mniej więcej rozmiarów. Nie, to jest rozmiaru tego potwora, którego widziałeś wcześniej. Aha, czy Flavius po prostu wypierdzielił przez sufit. Dobrze. Okej. Okay. Wydaje ci się, że zaczynasz się wspinać we śnie przez ten okrągły otwór. Widzisz nad swoją głową drobną postać z ognistymi skrzydłami, opancerzoną w kamieniach, bicze wodne uderzają w walczących z desperacją z nimi przeciwników, cała grupa smoczych rycerzy. I nagle z nieba spadają płomienie gorętsze nawet niż skrzydła Flaviusa. Kiedy uderza w ziemię obok ciebie, z ziemi wyrastają lodowe kolce, przebijając jego ciało. Widzisz dwójkę rycerzy. Lafrenia podchodzi, kopie go dwa razy butem. Problem załatwiony. Plakus podnosi czarny miecz. Arcykapłanka szukała tego. Będzie się znany potem. Nie mam jakiegoś mental saving throw'a czy coś takiego, żeby zdać sobie sprawę z tego, że to nie jest sen czy coś? Czy to nie jest sen, czy to, że jest sen? Że to jest sen, przepraszam. Wiesz co? Myślę, że ponieważ to się kolejny raz coś takiego dzieje, to możesz czuć tak jakby jest, z jednej strony przeżywasz wszystko to, co jest we śnie, ale z drugiej strony jest też taki jakby drugi widal, stojący, oglądający całość to jak na filmie, który zdaje sobie sprawę z tego, że coś jest nie tak. Znaczy... po prostu tu widzę, że w tak dalekim, jak to powiedzieć, że w pewien sposób fakt, że jednak uciekłem i to, co zrobiłem jednak jakimś dziwnym zrządzeniem losu... To jest wersja, gdybyś wrócił dwa dni później niż wróciłeś. A, dobra. Po prostu. Dobra, no, że mimo wszystkich kłopotów i tak dalej, jakich wpakowałem, to jednak ten. Ej, ale to wtedy ja powinnam być martwa już przy mamie. Nie, dlaczego? Nie. A jeśli nie mam turbohila? Ten turbohil by cię uratował od komulców? A, nie? Nie. A kurwa, jego noża w sercu mnie uratował. To... ja no zaczyna wierzyć, że jest śmiertelna. Czy ja to mogę jakoś wyczuć i pójść go przytulić? Nie, Wiana, ty tak masz swoje własne sny. No, a Bernardzie? Dokładnie. Okej, dobra, to nie można, nic nie mówiłam. Nie będę ich przerywać. Tak. Wiana, ty śnisz dosłownie o Bernardzie. Jesteście sami na jakiejś łące, na rozległej wyspie. Podchodzi do ciebie, czujesz jego dłoń na policzku, a druga łapie cię w połowie tułowia, przyciska. Czujesz, jak jego dłoń wplata się w twoje włosy. Czujesz dłoń powoli zsuwającą się na pośladki. Uhuhuhu. Czujesz kolejną dłoń na nodze. Kolejną co? Na plecach. Kolejną ściskającą twoje ramiona. Coraz więcej dłoni łapie cię w każdą część ciała. Zaczyna ciągnąć w ciemność. Ja mocno go przytulam. Tego jednego, który jest tutaj przede mną. Tak, jego tak jakby posągowata, całkowicie nieruchoma ciało jest ciągnięte razem z tobą, po czym rozpływa się. Wisisz samotnie w ciemności, trzymana, związana i czujesz, jak coś czerwonego porusza się wokół ciebie.
Tak. A, słyszysz głos? Teraz cię widzę. Czekaj. W ciemności, tak? Chcę się zwinąć w kulkę i rozświetlić wszystko dookoła. Chuj ci w dupę, nic nie będzie widział. Mamy swojego wielkiego Heralda, kurwa, jego ma. Kogo? Ja się budzę bardziej zawstydzona tym, czy Bernard być może śnił coś podobnego. Priorytety, kurczę. Jak to małe, śpi dalej? Znaczy, to bo słyszałam, jakby nie spał, nie? Tak. Śpi sobie twardo. I na tym chyba możemy na dzisiaj zakończyć. Ale czekaj, jak ja też miałam sen i Widal mi mówi, że ma złe sny, to ja idę do niego. Biorę kocę i idę do Widala. Tak. Prawdopodobnie obudziliście się mniej więcej w tym samym momencie. Na zewnątrz świta. Co, Wiona teraz jest konfuzet, czy ma jakieś nieuświadomione fetysze? Zakładam, że nie, ale pro forma się wypytam. Nie ma żadnych milestone'ów. Jeszcze nie. Dobra. Ale kończymy, tak? No, tak. Chyba, że chcecie jeszcze zagrać scenkę, ale myślę, że już na dzisiaj starczy, bo jest 23. No, jak najbardziej. Możecie po kłosie snów zacząć. Możemy po kłosie snów zacząć następną. Dobrze.